Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w Minecrafcie, Minecraft Solo. Tylko od razu mówię, dzisiejszy odcinek to nie będzie typowy odcinek tak jak zawsze, ponieważ dzisiaj będę miał kilka informacji i zapowiedzi wam tutaj do przekazania. I w zasadzie na dzisiaj to wszystko będzie, ponieważ chcę, żebyście mniej więcej dowiedzieli się czegoś ciekawego. A mianowicie tak. Dlaczego dzisiaj na początek, dlaczego dzisiaj taki odcinek, a nie inny? A dlatego, że dostałem aktualizację paczki, dopiero będę ją wdrażał i testował, więc postanowiłem, że we wtorek, tak jak dzisiaj tego już robił, nie będę przed odcinkiem na szybkiego, bo różne rzeczy mogą wyjść. Dlatego stwierdziłem, że siądę sobie do tego na spokojnie wieczorem. Myślę, że wszystko będzie ok, także nie powinno tu być problemów, ale jak to się mówi, dmucham na zimno, nie? Dostałem jeszcze oczywiście do paczki pliki serwerowe, a pliki serwerowe wiecie z czym się wiążą, a no wiecie z serwerem, serwer Hushboxa, ale standardowo niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby otworzyć serwer Hushboxa publiczny. Niestety nie mam tak mocnej i wydajnej maszyny na kieszeni, żeby po prostu można było coś takiego skombinować. Oczywiście będę tam kombinował z ludźmi z Pukawki odnośnie właśnie utworzenia kiedyś takiego serwera publicznego, to wtedy może pomyślimy, a chociaż z tego co mi wiadomo, naprawdę do takiego publicznego serwera trzeba ogromnie mocnej maszyny, także jeżeli chodzi o publiczny serwer, na razie nie, ale jak wiecie i dużo osób chciało się dostać na serwer Hushboxa prywatny, no i prawdopodobnie taki serwer właśnie powstanie, maszynę na taki serwer posiadam, no i będziemy oczywiście testować te pliki serwerowe i Hushboxa 3, najnowsze wydanie. Oczywiście ja wam te pliki też kiedyś udostępnię, myślę, że w niedługiej przyszłości, żebyście ewentualnie mogli sami sobie pograć. I zmieni się troszeczkę zasada co do rekrutacji osób na serwer Hushboxa. Oczywiście ten serwer powstanie, na pewno to będzie gdzieś jeszcze w tym miesiącu, w lipcu. No wiecie, wakacje, każdy ma sporo czasu i myślę, że fajną serię byśmy sobie z tego mogli zrobić. Ja bym sobie mógł ponagrywać z nowymi osobami, które właśnie tutaj przybędą. A jakie będą wymagania na serwer? Oczywiście znajomość modów i konto premium, to jest standardowy wymóg, ale już nie będzie wysyłania wiadomości mailowych, tak jak było to wcześniej robione, że wysyłaliście na maila podanie i po prostu czekaliście. I tej maili czasami przychodziło bardzo, bardzo dużo, czasami te skrzynki przez Thunderbirda mi się to gubiły, te maile i tak dalej, i czasami nawet ktoś wysłał maila i ten mail naprawdę po prostu nie dotarł do mojej skrzynki, dzięki temu został pominięty, także trochę niezbyt, więc postanowiłem, że wprowadzę coś takiego i też dzięki temu zasilicie szeregi mojego TS-a, być może pogadacie sobie z kimś, zapoznacie. Właśnie rekrutacje na serwer będą prowadzone na TeamSpeaku ts3husiek.pl i wszystkie osoby, które będą chciały dołączyć do serwera Hushbox, właśnie będą musiały dołączyć do serwera TeamSpeaka, tam sobie posiedzieć z nami i tak dalej. Oczywiście kiedy będą takie rekrutacje prowadzone, tego jeszcze nie wiem, może to być nawet w każdej chwili, może to być na przykład, o, mam chwilkę czasu, bach, idę sobie na swój pokój pogadanki z Huśkiem, schodzę niżej, tam sobie zrobię pokój, rekrutacja serwer Hushbox i będę sobie rekrutował osoby. Także wszystkie osoby, które chcą się dostać na serwer, chcą sobie już zaklepać miejsce, bo naprawdę tych miejsc będzie około 40, tak jak zawsze, a chcecie dostać na whitelistę, na whiteliście oczywiście będzie maksymalnie 40 osób, to polecam już wbijać powoli na serwer TeamSpeaka i wyczekiwać po prostu tej rekrutacji. Być może dzisiaj we wtorek jeszcze wieczorkiem taką przeprowadzę, pierwszą, jedną z pierwszych, wybiorę tam powiedzmy kilka osób, no i resztę w ciągu najbliższych nadchodzących dni, czy tam tygodni to może nie, bo ja chcę wystartować z tym serwerem już niedługo, no to w takim razie to będzie w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Także wszystkie osoby, tak jak mówię, chcące dostać na serwer, zapraszam na TeamSpeaka, TeamSpeak 3 oczywiście. Jeżeli ktoś nie ogarnia TeamSpeaka czy coś, to jest masa poradników w necie, na YouTubie, gdzie ten TeamSpeak sobie na spokojnie będziecie mogli
ogarnąć. W razie kłopotów czy coś możecie też zajrzeć na mojego fanpage'a, tam napisać wiadomość prywatną, postaram się wtedy pomóc, jakby coś. Ewentualnie możecie też napisać wiadomość prywatną do któregoś z administratorów na moim tesie. Możecie to zrobić przez stronę na Facebooku fanpage'a Husiek Speak. Też go znajdziecie w opisie w razie W. Tam możecie też napisać wiadomość, któryś z administratorów Wam ewentualnie pomoże ogarnąć oprogramowanie, ustawienia, konfigurację tego programu i tak dalej. Jakby ktoś sobie nie radził, to to właśnie będzie mógł sobie właśnie skorzystać z ich pomocy. No i kolejną rzeczą, jaką wymagam, tym razem będzie obowiązkowy mikrofon, ponieważ będę chciał nagrywać to dosyć często i plan jest taki, że będę chciał to nagrać codziennie, powiedzmy, nagranie. Nie będę tego codziennie wstawiał oczywiście, bo to by było naprawdę chyba za dużo, ale codziennie sobie coś tam nagrać z inną osobą, czyli te 40 osób raczej będzie się mogło przewinąć tutaj przez moje małe szeregi. Oczywiście mapkę sobie stworzymy nową i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze kolejną ciekawą zmianą będzie to, że serwer nie będzie dostępny 24 godziny na dobę, tak jak to było wcześniej, gdyż to było troszeczkę nie fair dla osób, które powiedzmy grały mniej, czyli tam miały wyznaczony termin, możliwość siedzenia przy komputerze, no i sobie wchodziły powiedzmy dziennie na 2-3 godzinki i tyle, a zdarzały się typowe no-life'y, na przykład Abuki i Coach, którzy grali u mnie na serwerze tak naprawdę 24 godziny na dobę. Jak się dzieją o godzinie tam 8 rano, to się dzieje do 3-4 w nocy. Także właśnie, żeby uniknąć takich dużych rozmachów technicznych, będzie to serwer czynny w godzinach od godziny do godziny, czyli takich godzinach przystępnych dla każdego. Myślę, że od jakichś tam godzin porannych do późniejszych godzin wieczornych i będzie później wyłączany bądź blokowany, żeby nie można było na niego wejść, i później znowu włączany z powrotem. Jak zapewne jeszcze wiecie, troszeczkę jestem przeziębiony, dlatego postanowiłem, że dzisiaj tego solo nie będę nagrywał. To raz, dwa to ta paczka, a trzy no to jeszcze muszę sobie przygotować pewne rzeczy do systemu Apply Energetics, no i muszę troszeczkę zrobić skłonów, brzuszków, przysiadów czy czort wie czego. Także cóż, chyba takie ważne informacje Wam przekazałem. Link oczywiście do fanpage, adres TSA, wszystko znajdziecie w opisie. Tam Was też odsyłam i cóż, zobaczymy się pewnie w solo w czwartek, ponieważ dzisiaj nie ma takiego pełnoprawnego odcinka solo, ja przygotuję wszystko sobie na czwartek i w czwartek pojawi się ten prawowity odcinek, który powinien być dzisiaj we wtorek, to zrobimy sobie go w czwartek, także nic nie stracicie, w sobotę już normalnie oczywiście standardowo. No i zachęcam Was do wzięcia udziału w rekrutacjach, które odbędą się niebawem na TSie, być może jeszcze dzisiaj jedna, nie obiecuję na 100%, bo to różnie może być, ale postaram się, żeby się taka rekrutacja odbyła, a mimo wszystko i tak jak będziecie się na TSie, to na pewno będziecie widzieć, kiedy taka rekrutacja się u nas odbędzie. No i stawiam, że kto przyjdzie do tego TSa, będzie chciał się dostać to na ten serwer prawdopodobnie, jeżeli będzie miał premium i ogarnia podstawowe mody, to na pewno ten serwer się dostanie, ponieważ nie będę miał takich wymagań, jak to było wcześniej, że musiał ktoś znać więcej tych modów i tak dalej. Tutaj myślę, że będzie teraz fajna zabawa i no i na luzie. Oczywiście myślę, że sponsorem serwera będzie pukawka.pl, także jakby ktoś chciał zapoznać się z ich ofertą, to też do nich Was odsyłam. To cóż, w zasadzie to wszystko na dzisiaj. Dzięki Wam za uwagę, taką informację Wam przekazałem. Napiszcie, co Wy sądzicie o tym pomyśle. No i cóż, do zobaczenia na TS-ie i do czwartku, jeżeli chodzi o solo. No, to trzymajcie się i pa, pa.